Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, zapraszam was na kolejny odcinek z serii Second Hand Challenge Regular Fleet. No, już się rozpadało. Wracając do wczorajszego, pracy, to zrobiłem dwa żniwa. Znaczy, zrobiłem żniwa na dwóch polach. O, tak, to powinno zabrzmieć dokładnie. Więc sobie jak wyjdziemy na mapę, to jest, było pole numer 21, gdzie rozpocząłem żniwa. No i później jeszcze weszło pole numer 20, to bardzo duże. No a teraz widzicie, tam chłopcy sobie działają i kultywują sobie te poletko teraz. A ja w międzyczasie muszę tutaj trochę rzeczy poogarniać na farmie. Przede wszystkim jeszcze sobie tutaj sprawdzimy. Tutaj nic nie ma żadnych prac. Tutaj też nic nie ma ciekawego. I miałem sobie tutaj jeszcze zmienić czas na 30, jak będzie. I sprawdzić sobie jeszcze krówki, bo tam wodę było krucho. Czy będzie to lecie wody? Tutaj trawy dorzucić. Tu jest ok. Tu może ziaren jeszcze, także jest troszeczkę co zrobić tutaj na razie. Co jeszcze? No, jeszcze jest trawa do skoszenia. Tak, tam jest trawa do skoszenia, trzeba by się tym zająć jeszcze również. No a tutaj widzicie, no, mleko musiałem sprzedać, żeby jest cysterna, musiałem przebiec szybko. Musiałem przebiec szybko paliwo, bo się skończyło w kombajnie podczas żniw. No i nie miałem czym przewieźć. Tylko to mi zostało, więc to ogarnąłem. Dobrze, także krówką tam nalejemy trochę wody. Tutaj sobie to wyłączymy. O. Myślę, że 20 tysięcy chyba wody powinno wystarczyć. Było. No a ten samochód mi tak pomaga trochę, jak są zajęte ciarniki do tych od tych przyczep. Aby były zajęte, by w polu pracowały, zwoziły uprawy do skupów. No tutaj już jest wszystko przygotowane na swoje żniwa, że sprzęt czeka. Myślałem, że to dzisiaj już nastąpi, no ale niestety nie nastąpiło to jeszcze dzisiaj. Jakoś tak ociężale się to przemieszcza. Nie chcę dojrzeć tak, jak to powinno. Dobra, jak to tam wygląda sprawa z tymi krówkami teraz, bo to muszę widzieć, ile tam tej wody jest. A, wystarczy teraz. No ale zanim tylko trzeba będzie pomyśleć nad... No, jak to się mówi... Nad TMR-em. I myślałem... Jeszcze tam dorzucimy. Jeszcze jest. Czemu to się nie chce schować i sprzedać, co? Ciekawe. Nie wiem, czy... Szkoda, że tego nie widać właśnie, co postawiłem. A, jest tutaj, dobra. Teraz? Nie wiem, nie wiem, się sprzedało, gdzie weszło. Nie wiem, co się dzieje. Później to ogarnę. Dobra. Nie ma czasu teraz. To włączymy już. No i co? Tam chłopcy zadziałają. Przestało padać. I nic więcej. Sobie to postawimy na razie. Jak wygląda to
Nie, ten nieszczęsny rzepak jeszcze nie dojrzał. Fajnie by było, jakby dojrzał już teraz. Ten tu jedzie tak. Ten już powinien nam przejechać teraz. Spoko. Dobra. Tam jest. Pogoda się zrobiła. To zrobimy teraz koszenie trawy. No co? Co innego? Tam dostarczone jedzenie. Chociaż tak się zastanawiam, czy ja jestem w stanie zrobić sianko. Weźmy postawię budynek do suszenia. Bo przydałoby mi się tylko, żeby zrobić. No tu jest 221 jeszcze trawy. To może. Może by postawić budynek. Gdzieś, żeby się suszyła ta trawa i było sianko. Dobra, na razie zbiorę całą jedną przyczepę. I zobaczymy, ile tego będzie. Później postawimy budynek. No, a tym to w miarę to jakoś pójdzie. Nie będzie to jakoś ociężale, ta robota szła. Brzegi się tutaj zrobi i później będzie można usić pracownika, żeby sobie to sam ogarniał. W sumie to akurat to poletko jest takie w miarę proste, nic skomplikowanego, więc mam nadzieję, że sobie da radę. Pierwszy pasek zrobiony. Tylko tutaj porobić tak, żeby mógł sobie spokojnie później nawracać. Dobra, tam coś pykło, ale to znikło. A sprzęt do drzewa mi nie jest potrzebny. Nie ma zamiaru się zajmować wycinką żadnych drzew. Też za bardzo nie ma czego. Także mapa ta skupia się na praw Bach Roli. Roli? Prawo. Także tutaj trochę tej trawy będzie. Czy zapełnia całą przyczepę, to nie wiem. Mam dość sporo ma pojemności, także kto wie, może uda się zapełnić. No i tutaj jeszcze też muszę zrobić trochę miejsca, bo tu jak widzicie jest bardzo ciasno. Sam teraz będę musiał trochę kombinować, żeby to ogarnął się temat tutaj. Także myślę tutaj dwa paski na dole zrobić, ale już muszę bardziej wyprostować. Także dwa paski tutaj zrobić i później już puścić. Myślę, że już puszczę pracownika, żeby sobie tu już pojeździł, bo będzie mógł sobie nawracać spokojnie. Albo trzy nawet. Te drzewa są jednak tutaj blisko. No i za niedługo pięknie nam 2 miliony. Tak do 10 może pociągniemy. Ten sezon jakoś przeminie. Trzeba będzie już zakończyć serię na PGR Ryśliwno. Rozpoczniemy dzień indziej. Kolejnej mapie. Także czeka tutaj dość toporna jest, jeśli chodzi o nawracanie.
zakręcane. Blokuje się na zakrętach, na tym dyszu. To znaczy, no zahacza ten harwester. Ciężko się zakręca. To było urządzenie takie, które wydłuża albo jak przedłuża ten zaczep, no to byłoby też lepiej na tych zakrętach. No w sumie jest coś takiego. Ale nie wiem, czy jest z tym, z wałkiem. Może coś podobnego było. I co, jeszcze jedno rundkę tutaj? No tutaj jest naprawdę ciasno. Czy sprawdzimy, czy se da radę. Spróbujemy, bo później najwyżej tu wrócę zaraz. Okej. O. Jedzie. Jedzie. Działucha. Jedzie działucha. Dobra, ten jak tu idzie. O. Dobra, to by trzeba było włączyć tutaj, żeby sobie zrobił teraz. Teren też trzeba zrobić. Nie zostawiać tego na później. Od razu. Tylko 13 jedzie. Trzeba będzie ponaprawiać sprzęty. No jak gumeny też musiałem wczoraj naprawiać. Potankować. Bo już naprawdę ten starszy case to miał problem już z ujechaniem. Dobra, widzę, że sobie chyba da się radny tutaj. To mój kraj. Tu znowu z tym jajkiem. Co to jest? Czy one się nie sprzedają, te jajka? A tu chyba. Nie no. Pełne jest. Czy puste? Swój jakiś ten pozycję czy co? Nie wiem, nie chcę tylko magazynować i sprzedawać. Ciekawe. O, już nawróciła. A jednak tak zostawiła trochę. No dobra. Niech sobie robi na razie. Tutaj to nie to. No właśnie, muszę posprawdzać tutaj ten traktor. Nie wiem, czy nie jest do naprawy. Nie, to przyczepa. To przyczepa z niej zostanie na razie. Co tu jeszcze było do naprawy? Ten traktor? Nie. Ciągnik. Nie. Jest ok. Ten jest ok też. Na ten. Też, no bo jego naprawiałem właśnie. Jemu brakło paliwa. No, ciężarówkę trzeba było naprawić i zatankować. Niech będzie. O! Teraz szybko trzeba zerknąć, jak wygląda sprawa na polu. Dalej zielono. Dobra. Myślę, że w ostatnim dzień chyba to wypali z tym zbiorem tego rzepaku. No bo co? To już drugi dzień, co już powinno być działać.
Raczej mam być dojrzałe. Napraw. Jeszcze zatankować i już będę pić. Wow. No i się ładuje. Dobra. Teraz tak. Ja będę potrzebował słomy, więc muszę sprawdzić, żeby się to już nie robiła ta suma na ten. A już jest wyłączone, to dobrze. To tylko trawa się robi. To spoko. To nie wiem, czy tam... Nie, nie, jeszcze nie trzeba przewozić słomy. Jest ok. 860 za paliwo. Dobra cena. I co? Ja jeszcze tylko muszę sprawdzić jedną rzecz, bo tu mówiłem ostatnio, że nie da się tego inaczej sprawdzić, jak tylko przyczepę wyciągnąć, ale jak popatrzymy tu, jest lary. O, 24,5 tysiąca jeszcze zostało płynu. Także można by było go sobie... Aha, tu mam pełną przyczepę. To zostawię go do nawożenia, by tak, że trzeba będzie tam pójść to kultywować, to wywiozę tam. Niech chociaż można by było slory zmienić na digestik i później wywieźć w pole. Może było i tak. Kasę jeszcze z tego uzyskać. O, ciekawy pomysł. I chyba tak zrobię. Zobaczę, czy da się z tej cysterny, co tam jest, przewieźć to i wrzucić do biogazowni. A z biogazowni weźmiemy sobie digestyk. Wiedziemy i przydałoby się chyba pozbierać trochę, jeśli mamy to tak robić, czyli zmagazynować, żeby później było po żniwach. No tu ten trochę ma problem z tym, z przewiezieniem tej palety, lecz palety tego. Dobra. Teraz tu muszę szybko wejść, żeby sprawdzić, jak to. Co tu jest pozaznaczone? No i co tu mamy? Slary trzeba włączyć. Niech jest. Tu storing zrobimy. O. No i teraz będzie ok. To się będzie sprzedawać. Distributing. Distributing, dobrze. No. To sobie tu poczekaj. I co dalej? To mamy porobione, muszę zacząć, jak tam opakuje się robota. Tu jest ok, tam jest ok. Na razie dają radę, bez problemu. Teraz szybko zerknąć jeszcze, jak to wygląda sprawa tutaj. Bez zmian. Tu też. A tu? Też bez zmian. No i fajnie im to idzie.
Ten tak. No i pole będzie zrobione za jakiś czas, niestety. Dobra, jak sprawa tutaj z obornikiem wygląda? Muszę było też w tym co nieco pomierzyć. Ładuje się, zbiera. Łyżka niepełna wyszła. No właśnie, jestem taki ciekaw, czy można ten obornik wsypać tam do tego. Jest 4400 500 może. Tu dalej nic nie pokazuje, co to się dzieje. Taka jakiś zastój się zrobił. Krzywo jeździsz po ścianach. Dobra, jeszcze spróbuję może słomy dowieźć jeszcze. Dobra. Tu idzie w porządku. Jak tu spadłem, stoisz? Czy trzeba cię naprawić? Tylko nie wiem, czy ciągnie, czy to. No i co, dzień już minął w sumie. To przeskoczymy sobie na kolejny dzień. Gdzie to jest ten pick-up? O, tu już patrzę się, jak idzie. No ładnie się zbiera. A, już miałem ten postawić budynek na suszenie. A tutaj... I coś na suszenie trawy by się przydało. Tutaj jest coś na suszenie trawy jedno. A tu jest drugie. O, to postawimy. W miarę jakoś tak wygląda fajnie. Tylko gdzie? Pytanie. Póki jasne jeszcze. No jeszcze tak w sumie to nie zastanawiałem się, w której miejscu takie coś stawiać. Ale myślę, że może gdzieś tutaj. Jak już coś. O. Niech tutaj jest sobie. Tak trochę na uboczu. Przy trawce. Nie trzeba będzie daleko jeździć. Będzie się suszyć. Spoko. Dobra. Wow. Będę musiał ogarnąć to trochę. No dobra. To co to? Dajesz radę? Jeszcze daję radę, dobra. No, okej, jeszcze tylko sprawdzimy, czy nie konstrukcję, tylko tu, czy coś promocji doszło, nic nie doszło. Jak się tu ma rzepak? Jeszcze nie dojrzał. Dobra. No to przeskakujemy na kolejny dzień. No i mamy już kolejny dzień. Teraz to jeszcze nie dojrzało. Co to jest grane? A,
do przyszłego miesiąca jeszcze, aby ja się patrzyłem na inne ziarno. A to jeszcze nie wiadomo, czy to będzie dzisiaj. Ja już miałem nadzieję, że to będzie dzisiaj. No niestety. Dobra, jak tam inne sprawy się przestawiają. Tu mamy wszystko w porządku, nie ma żadnych ten. Tutaj TMR trzeba będzie zrobić. Za niedługo. I jak wygląda sprawa z... Tu się przetwarza. Z biogazownią, ponieważ... Przeszedłem. Tu jest. Ponieważ muszę sprawdzić, ile tam tego się zebrało. 26 tysięcy. O! Już się przerobiło to. To fajnie. To trzeba przewieźć znowu. Tu sobie jeszcze pracuję. Dobra. Ten też. To teraz tak. Przewieziemy to znowu z jednego miejsca na drugie. Aha, i owcom jeszcze trzeba trawy dobyć też. Całkiem zapomniałem o tych owieczkach naszych. Czym to przewidzimy? Skoczę po to kur. Wysypię to i tutaj trawę naładuję do tego. To już powinno tutaj wyjść całe, jasne. No i tutaj trawę przewiozę tylko i... To będzie Gantzega. A, trawę stąd. Muszę wziąć tam na razie ścinę, to nie będę przeszkadzać. A tutaj, zaraz na miejscu jest trawka. Nie wiem, tam chyba coś około 10 tysięcy wchodzi, czy ileś tam, już nie pamiętam. Dawno nie karmiłem tutaj owieczek. Dobra, muszę zmienić ten, jak to się mówi, stronę. O, właśnie, o to chodziło. Z której strony ma kiprować. No i ile weszło? Dużo by tam nie weszło. Ile to? 15500. To resztę wsypię z powrotem, skąsiałem, no i co? Nic się nie stanie. Z drugiej strony muszę podjechać, bo się zmieniła strona zsypu. Znaczy ja zmieniłem. Dobra. Tu coś doszło. O, podchodzi rzeczy. Proszę. A to jest co? Bawełnę. O, to bierzemy na bawełnę. Bo mamy sprzęcior. Dobra, niech będzie. A tu, co to za ciężarówka? Coś ciekawego do wzięcia? A można by było wziąć ją. Więcej mocy. A, taka niech będzie standardowa. Chyba, żeby ją zrobić na czarno tylko. Kabin. Zaraz nie, tutaj. Nie, włączyć tu. A to jest niebieski. Jest tutaj jedno. Tu drugie. Tu trzecie. No i jest. Niech będzie taka.
Okidoki. I tu się coś zmieniło. Jeszcze nie. O rany. A ten co tutaj dziwnie idzie? A muszę zobaczyć. Muszę zerknąć na mapę. Aha, cofię sobie. Nie ma co innego robić jak cofać tylko. Ja ty zbuję. Tutaj. Proszę siadać i jechać. Od początku. Już chciałeś mi na kasę naciągnąć. Nie ma wszystkich przejazdów. Trzeba robić. O. Dobrze. Teraz możesz jechać. Pięknie. Dobra, cieszę się. Dobra, i ja wracam w takim układzie do trawy. Dziękuję tutaj pani. Pani sobie tutaj dość sporo poradziła. Muszę tutaj teraz wyrównać ten teren. Dobra, ja tu ogarnę tą trawę. Będzie się robić nasianką, będziemy robić TMR. No a co? Myślę, że chyba w następnym odcinku już w końcu uda się już wziąć za te zbiory tego rzepaku. Zobaczymy. Bo już mnie zaczyna męczyć ten rzepak. Tak długo czekać na niego. Jejku, jak to ciężko jest wyrobić. Więc ja muszę tak za chwilę pociąg pojedzie i będzie akcja zbierania trawy po torach. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już będę też żniwa tego rzepaku. Pozdrawiam gorąco. Na razie. Cześć.